Namaste, witajcie na kanale Tomasz Słodki Live. Ja mam na imię Krishna Kirtan i to jest program Nad Brzegiem Gangesu. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu w Centrum Yamuna, Centrum Medytacji i Jogi. Naszym gościem jest Swami Damodar, który odwiedza właśnie Polskę. Good morning, Swami. We invite you to welcome you in Poland again. Dzisiaj chciałem zapytać o kilka rzeczy dotyczących samych Indii, ponieważ często ludzie, czy podróżując do Indii, widzimy, że Ganges, czyli święta rzeka, jest pełna różnych zanieczyszczeń, czy to przemysłowych, czy organicznych, ale ciągle ludzie traktują jako świętą rzekę, praktykują różnego rodzaju rytualne kąpiele. I chciałem zapytać, dlaczego tak jest, że Ganges, mimo że z chemicznego, czyli z takiego zwykłego punktu widzenia jest uważany za zanieczyszczoną rzekę, ciągle uważany jest za świętą rzekę. Swami, I would like to ask you about the Ganga, because we consider that Ganga is very dirty river, because we have the many chemicals when the factory is very polluted. But still people, they consider the river like a holy, they make some spiritual or religious practice inside them and take a bath. And how is that Ganga, even if this we in one sense we see that it's dirty, in another sense the people consider that it is holy river. How is it like that? Jai Radhe Shyam, welcome all again. Witam ponownie wszystkich w programie Nad Brzegiem Gangesu. So regarding Ganga, if we see the river which is flowing, no się Gangesu, to widzimy, że rzeka, która płynie, the waters which are flowing continuously, woda, która jest w ciągłym ruchu i płynie nieustannie, never carries any dirt. Ona tak naprawdę nigdy nie zanieczyszcza się. The water which is stored in one particular place, it becomes dirty. Woda, która stoi w jakimś określonym miejscu, ona staje się brudna. But the water which is flowing continuously, ale woda, która jest, która płynie nieustannie, can never be dirty. Nigdy nie może być brudna. Even though there are many chemicals and black waters being sent into the river. Nawet jeżeli wiele chemikaliów czy brudnych ścieków jest do niej wpuszczanych. But still the stream of the river Ganga is so fast. Ale wciąż ten strumień Gangesu jest tak szybki, tak mocny. There no dirt can remain. Że ten brud nie może tam pozostać. And other thing. A inną rzeczą. Science has proved. Naukowcy udowodnili, that the place, the origin place from where Ganga appeared, to miejsce, z którego wypływa Ganges, from there in that mountains, in that snow mountains, w tych śnieżnych górach, there is a particular chemical which is there, jest tam pewnego rodzaju chemikalium, which never let the waters of Ganga spoiled. Które nie pozwala, żeby woda Gangesu była zanieczyszczona. It's proved by science. To udowodnili naukowcy. Ganga is the only river in India which never gets spoiled. Ganges jest jedyną rzeką, która nigdy nie jest zanieczyszczona. And also because of the flow, continuous flow. To z tego powodu, że ona nieustannie płynie, nieustannie jest w ruchu. There no dirt can remain in that sacred waters. Także brud nie może pozostać w tej wodzie. But the people in India, they take bath in the holy river. A ludzie w Indiach kąpią się w świętych rzekach. With a consideration that it is holy. Ponieważ uważają je za święte. So by taking bath in Ganga, poprzez przyjmowanie kąpieli w Gangesie, a person can purify not only just his body. Ktoś może oczyścić się, nie tylko swoje ciało. Because the river Ganga is considered sacred river. Ponieważ rzeka Ganges jest uważana za świętą. It helps us to purify our consciousness also. Ona pomaga także oczyścić naszą świadomość. But it means that every kind of river is like that, and every kind of holy river in India, or this Ganga is special from some extra reason. Czy to znaczy, że każda rzeka jest święta, czy każda święta rzeka w Indiach jest święta, czy Ganges jest niezwykły w jakiś specyficzny sposób i ze specyficznego powodu?
In fact, all the sacred rivers are considered the same. Tak naprawdę wszystkie rzeki są uważane, wszystkie rzeki i święte rzeki są uważane za to samo. But specifically Ganga is considered special. Ale Ganges jest uważany za niezwykły. Because it's a belief. Ponieważ wierzymy. That Ganga appeared from the feet of the Supreme Lord. Wierzymy w to, że Ganges pojawił się ze stopy Najwyższego Pana. Ganga got the chance to touch the feet of the Lord. Ponieważ Ganges jako rzeka miał możliwość, czy miała możliwość dotknięcia stopy Najwyższego Pana. Who is the Supreme Lord? I ma w ten sposób kontakt z Najwyższym Panem. So Ganga is considered more special as comparing to other rivers. W związku z tym Ganga jest uważana za bardziej niezwykłą niż jakakolwiek inna rzeka. But this is some kind of but in this sense we can say that every river is holy and have some connection because we can say that all water in this way or another is mixing in the earth. And this way we can say that every kind of water is contact, we have contact with Supreme Lord. Czyli możemy tak powiedzieć, że ponieważ woda z Gangesu spływa do oceanu i ona miesza się z innymi wodami, czy to znaczy, że wszystkie wody możemy w pewnym sensie powiedzieć, że mały kontakt z Najwyższym Panem i one są święte. Actually the streams has different names. Tak naprawdę to ma troszkę inne, różne imiona. The rivers has different names in India. Rzeki mają różne imiona. But if you see, originally they all are called as Ganga only. Ale tak naprawdę one wszystkie pochodzą, nazywają się Gangesem. Originally it's called as Ganga. I one, ich pierwotną nazwą było Ganges. Like Supreme Lord is one, the sacred river is also one, but appeared in many different forms. Tak jak Najwyższy Pan jest jeden, tak samo i on pojawia się w różnych formach, tak samo rzeka jest jedna, ale ona pojawia się poprzez różne rodzaje rzek. If you see in spiritual perspective, jeżeli popatrzymy na to z duchowej perspektywy, then all the rivers are not different from Ganga. Także te rzeki, wszystkie rzeki nie są różne od Gangesu. And if you see in scientific perspective, a jeżeli popatrzymy z naukowej perspektywy, you can, science has proved, naukowcy mogą udowodnić, that all the rivers, those who are flowing, te wszystkie rzeki, które płyną, they have no dirt. One nie posiadają brudu w sobie. Okay, Maharaj, then there's another question we see that in India is famous from about this holy cows. Why the cow is holy in India? Wiemy także, że Indie są słynne z tego, że posiadają święte krowy. Dlaczego krowa jest święta? The cow, the name of the cow, it's coming from Sanskrit as go. Imię krowy pochodzi z indyjskie imię krowy pochodzi z sanskryskiego go. The word go refers to Mother Earth. I słowo go jest połączone z Matką Ziemią. The word go is referred to the mother who gives birth. To jest rozumiane jako ta matka, która daje narodziny. So in India, cow is the only thing which is considered as mother. It is not considered as animal. Także krowa w Indiach nie jest uważana za zwierzę, jest uważana za matkę. And spiritual world, spiritual country is famous for worshipping mother. Także ten duchowy kraj jest słynny z tego, że wielbi matkę. As mother is considered holy, the same way cow is also considered holy. A ponieważ matka jest uważana za świętą, tak samo krowa jest uważana za świętą. Many animals they give milk. Oczywiście wiele zwierząt daje mleko. But the milk of cow is same to the milk of mother. Ale mleko krowy jest uważane za takie samo jak mleko od matki. I don't know about the western countries, but in our country. Ja nie wiem jak to wygląda na zachodzie, ale w Indiach. When mother has no milk in her breast. Kiedy matka nie posiada w swoich piersiach mleka. Those infants were given the milk of cow. Temu małemu dziecku daje się mleko krowy. And also if you see a cow has a big thing on its top. Więc możemy też zobaczyć, że te indyjskie krowy posiadają taki garb na plecach. Which attracts the rays of the sun. Do którego są przyciągane promienie słońca. And makes the milk more energetic. I to sprawia, że to mleko jest jeszcze bardziej energetyczne. And also the
air, the breath which is coming from the cow. I ten ten oddech, który pochodzi od krowy. Which purifies the atmosphere. Również oczyszcza atmosferę. Which purifies the atmosphere. And also the urine of the cow has the ability to kill many bacteria. Także uryna krowy ma tą moc, która zabija wiele bakterii, więc jest uważana za aseptyczną. And even the cow dung has the capacity to purify the place. Nawet łajno krowie jest uważane, oczyszcza atmosferę, oczyszcza przestrzeń, w której jest używane. In many ways, cow, each and every part of the cow is useful for this human society. Także krowa na wiele różnych sposobów jest użyteczna dla ludzkiego społeczeństwa. Only one person in this world who serves without any selfless intentions is mother. Także uważamy, że jedyną osobą, która służy wszystkim bezinteresownie i bez własnego, bez korzyści, bez oczekiwania korzyści własnej, jest matka. The feeling is more sacred. Ponieważ te uczucia, które ona posiada, są bardziej święte. So we call, we respect cow, because cow is of that category. Ponieważ dlatego szanujemy krowy, ponieważ krowa podchodzi pod tą kategorię. But we still see that many cows is going the street around, and some people beat them, and some people say that India is the they have a very big meat industry, they export this thing that. This things looks like this is not very holy according to what you say. Ale widzimy wiele krów na ulicach Indii, które błąkają się tam. Wiele osób je czasami bije i też możemy znaleźć informacje, że przemysł mięsny w Indiach jest jeden z największych na świecie. Indie są eksporterem mięsa i to jakby w kontekście tego, co powiedziałeś, nie wygląda na zbyt święte. Before what I have spoken is on scientific and spiritual perspectives. To, co ja powiedziałem wcześniej, jest oparte o duchową i naukową, o punkt widzenia naukowy i duchowy. But today, unfortunately, the citizens. Ale na nieszczęście dzisiaj obywatele. Unable to understand the importance of holy cow. W większości przypadków nie są w stanie zrozumieć ważności świętej krowy. They are doing all these things. I dlatego oni robią te różne rzeczy. It is the because of the ignorance of the people, not because the cow is not holy. To z powodu ignorancji ludzi, a nie z tego powodu, że krowa nie jest święta. And it is said in the Vedic teachings. Jest powiedziane w wedyjskich naukach. Mataram sarva bhuteshu gavo sarva sukhaprada means cow is the bestower of all good fortune to all the living beings. Że krowa dostarcza wszelką dobre szczęście, dobrą fortunę dla wszystkich ludzkich istot. So even though India is the spiritual guru of the whole world. Nawet jeżeli uznajemy Indię za duchowego guru, duchowego nauczyciela całego świata. And possessor of innumerable riches. I posiada, który posiada nieograniczoną ilość zasobów. Because of these people, ponieważ ci ludzie, those who are unable to respect and adore mother cow, ci ludzie, którzy nie są w stanie szanować i matki krowy, many people are facing such situations today. Oni właśnie cierpią tego rodzaju złe sytuacje w życiu. So it is because of the greed of the people. To się dzieje z powodu chciwości, którą posiadają ludzie. It is because of the bad nature, polluted nature of the people. To się dzieje z powodu zanieczyszczonej natury ludzi. Cow is being tortured this way. I krowa jest torturowana w ten sposób. But those who are intelligent enough. Ale ten, który posiada wystarczającą ilość inteligencji. They understand the importance of mother cow. On rozumie ważność, jaką posiada matka krowa. And try to serve as much as possible they can. I służy jej na tyle, na ile jest w stanie. Okay, then there's no question about, because we speak about, you speak about the mother cow, and maybe we change the topic and I ask you about the woman, because the mother is the woman, and also is many opinions about the disrespect of for women in India. Can you explain this, how is this in reality is going on? Jeżeli mówimy o krowie i mówiłeś o matce krowie, więc w naturalny sposób matka jest kobietą, w związku z tym moje pytanie jest odnośnie kobiet. Jaka jest sytuacja kobiet w Indiach? Jaki sposób są traktowane kobiety w obecnym czasie? See, we are in an age where there is good and bad both.
Żyjemy w tej chwili w czasach, kiedy występują zarówno dobre, jak i złe rzeczy w tym samym czasie. Some people, those who are intelligent, they try to take good. Ci ludzie, którzy są inteligentni, starają się robić dobre rzeczy. And those whose nature is only to pick what is going on bad, they only take bad. Ci, którzy widzą, natomiast ci, których naturą jest wyszukiwanie złych rzeczy, oni widzą tylko złe rzeczy. So without talking about the particular group of people. Więc nie mówię, żeby uniknąć mówienia o jakiejś konkretnej grupie ludzi. I would like to touch on the importance of women in Indian culture. Chciałbym powiedzieć o ważności kobiety w indyjskiej kulturze. In India, woman is not considered just as a person. W Indiach kobieta nie jest uważana za po prostu jako zwykła osoba. She is considered almost like the goddess of fortune. Ona jest uważana za boginię fortuny. They consider this way. Oni and uważają w ten sposób. In fact, woman means strength. Tak naprawdę kobieta oznacza siłę. Woman represents the strength of the person. Także kobieta reprezentuje siłę osoby. In fact, in the Vedic injunctions, a person is considered complete when he has woman next to him. W Indiach jakaś osoba, jakiś mężczyzna jest uważany za pełnego dopiero wtedy, kiedy niedaleko koło niego znajduje się jakaś kobieta. That is the reason they take this household life. To jest główny powód, dlaczego ludzie wchodzą w życie rodzinne. Woman is considered very important in the human society. Ponieważ kobieta jest uważana za bardzo ważną w ludzkim społeczeństwie. When you are making some important decisions. Jeżeli podejmujesz jakieś ważne decyzje życiowe, she is considered as the best advisor. Ona jest uważana za najlepszego doradcę. When you want to eat food, jeśli starasz się jeść jakieś pożywienie, she is considered as the mother. Ona jest uważana za jako matka. So in this way she is considered in many different ways and adored in India. Także ona jest uważana w zależności z punktu widzenia na tak wiele różnych sposobów i jest szanowana i respektowana w Indiach. But of course some good and bad is everywhere. Oczywiście jakieś złe i dobre rzeczy znajdują się wszędzie. But India is the land which accepts and which adores woman as goddess. Ale Indie są krajem, w którym kobieta jest uważana i adorowana jako bogini. People they think that they are being dominated, not allowed. It's all ignorance. Ci ludzie, którzy myślą, że kobieta jest niedopuszczana, czy w jakiś sposób dominowana, oni robią to z powodu ignorancji. The truth is, they are adored and worshipped. Także prawda jest taka, że one są adorowane i wielbione tam. And given maximum priority. I nadaje im się maksymalną ważność. As a person is nothing without his potential. Bez kobiety jakaś osoba jest uważana za nieposiadającą potencji. In the same way, a person is considered nothing without woman behind him. Ktoś, kto nie posiada pewnej mocy w sobie, jest uważany za nieposiadający potencji, i ten ktoś, kto nie posiada kobiety, również uważany jest za niepełnego. So woman is considered very special in India. Więc kobieta jest uważana za bardzo niezwykłą w Indiach. Okay, but we have these widows. Or we have this sati ritual was this the past, and it looks like that these widows are often outside of the home when the husband is die and nobody take care about them, and how this is happened in, according to this what you say before. No ale widzimy również ten problem wdów, duży problem wdów, które są wyrzucane czy porzucane przez rodzinę w momencie, kiedy mąż umiera. Czy mamy również ten starożytny rytuał sati i jak to wygląda w tej perspektywie tego, co przed chwilą powiedziałeś? About widow, we only have half of the knowledge. Jeśli weźmiemy kwestię wdów, to posiadamy tylko połowę informacji na ten temat. These widows are never treated as a separate entity. Te wdowy nie są traktowane jako jakiś osobny gatunek. Widow means to adopt the life of an ascetic. Wdowa oznacza, że to jest osoba, która przyjęła życie ascety. People used to, of that time, they used to help women. I ludzie w dzisiejszych czasach pomagają wdowom. Because it is the tradition, it is the injunction.
Ponieważ istnieje w tradycji indyjskiej taka kultura, taki zwyczaj. That one man can marry only one woman. Że mężczyzna może ożenić tylko się z jedną kobietą. And woman can marry only one man. I kobieta może ożenić się tylko z jednym mężczyzną. If this system is disturbed. Jeżeli ten system jest zniszczony w jakiś sposób. Then you can see the degradation of the society. Wtedy możemy zauważyć, że pojawia się degradacja społeczeństwa. So due to some reason, if husband dies. Więc jeżeli z jakiegoś powodu mąż umiera. Due to some reason, if wife dies. Albo z jakiegoś powodu żona umiera. The remaining person used to lead the life of an ascetic. Także zwyczajem jest to, że ta pozostała przy życiu osoba powinna podjąć życie ascety. In those times they never married again. I w dawniejszych czasach oni nigdy ponownie nie wchodzili w związek małżeński. As I have mentioned earlier, some people focused only on certain points and highlighted them. Tak jak mówiłem wcześniej, niektórzy ludzie mają tą tendencję, żeby koncentrować swoją uwagę na pewnych wyrwanych z kontekstu rzeczach. Just to make people averse from the real spiritual path. Żeby odciągać ludzi od rzeczywistej duchowej ścieżki. Women used to live a life of an ascetic. Jeżeli kobiety są, takie kobiety prowadzą życie ascety. They used to speak with few people. Rozmawiają tylko z kilkoma osobami. They used to communicate with few people. Komunikują się tylko z kilkoma and osobami. And spend maximum of all their time in connection with the Supreme. I największą ilość czasu w ciągu dnia spędzają na kontakcie z Najwyższym. And the process of sati. I ten rytuał, proces sati. It was not by force. I on nigdy nie był wykonywany z powodu presji zewnętrznej. The wife is so attached to the service of her husband. Ponieważ żona była tak bardzo przywiązana do wykonywania służby względem swojego męża. She could not remain any more after that. Więc ona uważała, że ona nie jest w stanie żyć bez niego. Living person was never put in fire. Żywa osoba nigdy nie była wkładana na siłę do ognia. From husband, the moment she gives up her life. Ponieważ ona z powodu posiadania uczucia do swojego męża poświęcała swoje życie. Only those women are kept in fire. Tylko te kobiety były wprowadzane do ognia. And those women, those who used to live alive. I te kobiety pozostawały żywe. They used to live the whole life like an ascetic. I one żyły pozostałą część życia jako asceta. But because of lack of proper knowledge. Ale z powodu posiadania braku właściwej wiedzy. Lack of proper study of Indian culture. Braku właściwej informacji odnośnie kultury Indii. Many people misguided. Wielu ludzi wprowadza w błąd innych ludzi. Okay, then this is not the reason that we can find some influence of Western culture, Western style of life in India, and this is the reason why this so-called bad things happen in India. We can say like that. Czy możemy powiedzieć, że następuje pewien wpływ tego zachodniego stylu życia, zachodniej kultury na Indię i to zmienia także zachowanie ludzi? The nature of the people today has become more inclined towards sense enjoyment. Dzisiejszą tendencją u ludzi, którą możemy zaobserwować, jest to, że ludzie są coraz bardziej przyciągani do zadowalania zmysłów. So when they find an option of sense enjoyment. Więc kiedy znajdą jakąś możliwość, aby sprawiać radość zmysłom. They don't hesitate to take that path. Więc oni nie biorą wtedy pod uwagę tego, żeby przyjąć tą ścieżkę. Because by hook or crook they want to enjoy. Ponieważ w ten czy inny sposób oni chcą się radować. So in these western countries there are so many things which give so much of pleasure to the people. Także w tych zachodnich krajach możemy znaleźć tak wiele rzeczy, które dają pewnego rodzaju przyjemność ludziom. As we all know that no one can remain idle. Także możemy zobaczyć, że nikt nie może tego przetrwać. Everyone has to do something in their life. Każdy musi robić coś w życiu. If they are not inclined towards spirituality. Jeżeli ktoś nie ma inklinacji do duchowości. It's quite natural that they will try to adapt something opposite to it. Także to jest naturalne, że będzie starał się zastosować coś, co jest przeciwne temu. So they are taking this western culture and western things. Więc oni przyjmują zachodni styl życia i zachodnią kulturę and try to enjoy.
i starają się cieszyć nią. And when they are into more sense enjoyment. Jeżeli są bardziej skupieni na zadowoleniu zmysłów. Naturally they are averse from the spiritual path. Więc w naturalny sposób posiadają awersję do duchowej ścieżki. And then these disturbances do come. I wtedy ten niepokój pojawia się. But those who are sincere spiritual seekers and practitioners. Ale ci, którzy są szczerymi poszukującymi duchowości i ci, którzy naprawdę tego szukają. You can see they are leading wonderful life. A możesz zobaczyć, że oni prowadzą wspaniałe życie. As comparing to all other countries like Poland, France, Germany. Jeśli weźmiemy pod uwagę inne kraje jak Polska, Niemcy czy Francja. Or maybe America, Australia. Jakaś albo Ameryka, albo Australia. You can see India is not that rich. To możesz zobaczyć, że Indie nie są aż tak bogate. But you can still see that 70%, almost 70% of the population are very peaceful. Ale możesz zobaczyć, że około 70% społeczeństwa jest bardzo spokojne. Only those 30% of the people, those who have very big impact of Western civilization. Także jedynie 30% społeczeństwa jest pod wpływem tej zachodniej cywilizacji. Or in stress. Albo są te osoby w stresie. But even not being having enough money to enjoy, still 70% of the people are very happy. Ale nawet nie posiadając dużego bogactwa w sensie pieniędzy i materialnego bogactwa, to 70% społeczeństwa jest szczęśliwe. The only reason is they are spiritually associated. To jest jedynym powodem jest to, że te osoby są duchowo połączone. During my visit to different countries for last 4-5 years. Podróżuję po różnych krajach od ostatnich 5 lat. Especially I have noticed. I ja zauważyłem. The number of divorces. Że liczba rozwodów. The number of live-in. Live-in? Live-in concept is there. You and me stay together for some time. If it works, we continue. If not, we break. Że ilość rozwodów czy separacji. And the number of suicides. Ilość samobójstw. And the number of people going to asylum for treatment. I wiele ludzi, którzy udają się na różnego rodzaju terapie. Is much higher as comparing to the cases in India. Ta liczba tych rzeczy w świecie zachodnim jest znacznie wyższa niż ta, którą możemy spotkać w Indiach. So these people, those who are not spiritually inclined. Więc ci ludzie, którzy nie mają tendencji do duchowości. They are creating disturbances everywhere. Oni powodują niepokój wszędzie. If not in India, by itself, it's very much spiritual, and people have respect for cow and woman. Everything is perfect. Więc te osoby, które mają uważność odnośnie kwestii duchowych, one respektują krowy i matki i one prowadzą szczęśliwe życie i wszystko jest wspaniałe. Okay, Sami, thank you very much for this enlightenment us. And I hope you stay good in Poland this few days while you are still here. And we can meet you again soon. Także dziękuję Sami za te oświecające słowa. Mam nadzieję, że spędzisz pozostałe dni w Polsce w miłej atmosferze. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. To był program Nadbrzeżnik Gangesu. Ja mam na imię Krishnakirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Thank you very much. Thank you. Jai Radhe Shyam. Dziękuję bardzo wszystkim.